Adam robi robotę, a ja wpadłem na pomysł spontaniczny. Pokażę wam, jak wygląda miskant olbrzymi. W końcu to nagram z bliska. Chodzi o łodygę. Porównam z tym gigantycznym miskantem. Znowu nie powiem nazwy, bo mogę pomylić imię, ktoś opierdzieli. Lutario riparius albo Laturioli riparius. Sorry, Gamon się nie przygotował. Dobra, idziemy po ten sekatorek jakiś. Nie będę montował, nie ma czasu. Naraz obetniemy jakąś nogę i pokażę wam, jak rozróżnić, żebyście po prostu no, nie dostali wałeczka. Tylko jak znajdziemy jakiś ten... O jest, sekator. Tam leży Laturio. Albo Lutario. Zetniemy takiego grubszego dziada. Też są czerwone, kurde. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawa sytuacja, wam powiem. Pyk. No dobra, jeden. Po co będę więcej ścinał? Obiorę go tylko troszeczkę. Taka czerwona noga się robi. Zaraz porównamy. O, to będzie miskant olbrzymi. To położymy tu. Teraz wybiorę stamtąd jakiegoś. O, pokażę wam. O kurde, zaczepiłem. Taki docelowy ma być grubością. O, akurat tutaj jest spięty. Czekajcie. Chociaż ten jest dosyć cienki. Możemy znaleźć trochę grubszy. Na przykład tego. Puszczaj, dziadu. Czekajcie. Rozłączę tylko. Albo nie, cały wezmę. No dobra. I tak, po lewej jest miskant olbrzymi. Po lewej stronie. O, po prawej macie tego giganta. No w sumie jest już różnica. Po pierwsze to widać, jak to mogę powiedzieć, w przęsłach. Widzicie? Częściej jakby ma. Olbrzymi ma większe odległości. Tu ma coraz większe. No chyba, że z wiekiem to się jeszcze zmieni. No, rośnie troszkę grubszy. Znaczy grubszy. Potem ma być docelowo taki. Także zobaczymy, pożyjemy, bo one były w kastrze, nie? I z tych skłącza w tym roku. Także pożyjemy, zobaczymy. Na czym tu jeszcze można... No to na przykład, on to widzę, że tutaj częściej puszcza od dołu już na łodygach i ciśnie. Olbrzymi tego nie robi. Idziemy zobaczyć jeszcze przy tym, czy może inne robią. Tu jest stary, to jest 3-letni, od nich brałem, bo tego już ze 3 lata nie wykopywałem. Zaraz zobaczymy. No nie, no wszystkie puszczają z ziemi, zobaczcie, nie? Nie ma tak, że gdzieś tutaj puszcza. No nie ma. No, czyli tamten tak bardziej intensywnie, jakby chciał żyć. Wiecie, o co chodzi. Jest moc, siła, energia. Także tak to wygląda. Porównanie, nie? Nawet tu, patrząc na stary, jest też tak gęściutko. Cyk, pyk, że on tak gęściej wypuszcza co chwilę. A ten po prostu olbrzymi puszcza dłuższe odległości. Także tak można rozpoznać miskanciki obydwa. O, Laturio riparius. Albo też źle napisałem. Trzymajcie się i do następnego filmu.